Jest ok. Dobra. Mamy info, że już działa wszystko. Jest świetnie. Mały rozruch. Miło was widzieć i gościć u was. Dzisiaj będzie bardziej profesjonalny dźwięk. Tak, słuchajcie, już dokładnie. Już ten. No, spóźnienie wiem, 3 minutki. Mieliśmy poślizg tutaj, ale to dlatego, że no trochę daliśmy ciała. Co tu mówić? Nie będę się tłumaczył. Puściłem to gdzieś indziej. Ale myślę, że w obecnej sytuacji to, że jesteśmy szybsi niż Poczta Polska, to i tak jest nieźle. Jest nieźle. No i zobaczcie, możecie docenić, bo naprawdę będzie dużo lepsza jakość tego dźwięku dzisiaj. Trochę lepszy obraz, jeszcze nie jest idealnie, ale idziemy w dobrym kierunku. Także miło tutaj was gościć. Może zaczniemy od tego, co było ostatnio na lewie, żeby takie małe wprowadzenie zrobić, bo ostatnio sobie zaczęliśmy mówić troszeczkę o badaniu kompleksu barkowego. Szybka przypominajka. Szybko przypominajka. Jeszcze wiecie co? Wrzucę wam jedną informację, dlatego że Patryk, pompki dzisiaj już były. Patryk mówi, że za karę każde 30 pompek. No to później zrobimy. Słuchajcie, zerknijcie sobie, dlatego że webinar. To, co robimy tutaj, jest wstępem do webinaru, który będzie miał miejsce niedługo. Tam trochę świeci za bardzo, Maciek. O, jest super. Będzie miał miejsce niedługo, a więc w następny czwartek. Jak to? Ale to bardzo świeci w sensie. Nie, już tam było trochę świeciło. Mamy webinar, gdzie będziemy mówić sobie o tym naszym neurobarku. Będzie fajna prezentacja, będzie naprawdę dużo konkretnych informacji, jak badać, od czego zacząć, co zrobić, gdzie badać. Na wszystko to postaramy się pięknie wam odpowiedzieć. I zapiszcie się. I na pewno nie pożyjecie. Natomiast wróćmy sobie do takiego luźnego naszego live'a, którym oczywiście będzie zdecydowanie większa ilość merytoryki niż ostatnio. Natomiast musimy sobie zrobić sobie taki mały wstępik, bo ostatnio badaliśmy sobie kompleks barkowy i mówiłem wam, jak przychodzi do was pacjent. Pomimo tego, że wiemy, znamy te wszystkie zależności, wiemy o holistyce, być może kojarzycie temat triady zdrowia. Dzisiaj nagrywaliśmy podcast o tym, o triadzie zdrowia na neurofrykach, bo jest to mocno neurologiczny temat. To warto zacząć od po prostu zwykłego badania. Jeśli chodzi o kompleks barkowy, najczęstszym problemem są krótkie rotatory i ja najczęściej, nie wiem, kto Maciek, ale jak sobie badam pacjentów, to wychodzę sobie najczęściej od problemów właśnie stożka rotatorów mięśni rotujących. Kluczowy chyba jest mięsień nadgrzebieniowy, bo jest nie to, że odgrywa jakąś specjalnie ważną rolę, jeśli chodzi o staw ramienno-opadkowy, ale w sposób najczęściej dysfunkcyjny, tak. Więc można sobie od niego generalnie wyjść. Faktycznie najczęściej jest hipertoniczny. Jak przychodzą do was pacjenci, z opisem USG, to zobaczycie, że też ten mięsień właśnie nadgrzebieniowy jest najczęściej dysfunkcyjnym obszarem, nawet jego struktura jest mocno zaburzona. Więc wychodzimy sobie właśnie z tego poziomu mięśnia nadgrzebieniowego i wrzuciłem wam nawet na naszego bloga wpis, jak badać ten mięsień, jeżeli nie wykorzystujecie podejścia z terapii nerwomięśniowej, z kinezjologii stosowanej, to tam była informacja dotycząca toniczności mięśniowej, dotycząca badania. I mówiliśmy tam o tym też, że ten staw ramienno-opadkowy jest problematyczny przede wszystkim z tego względu, że mamy to jako taki jeden z elementów składowych. I teraz tak, wyobraźcie sobie, że jest piramida, jest taki trójkąt i teraz tak, dysfunkcję, którą sobie znajdujecie i na którą się skarży pacjent, wy nie wiecie, w której części trójkąta dysfunkcja jest. Nas interesuje najbardziej oczywiście sama góra, czyli szczyt. Czyli taka przyczyna problemów, z której wynikają inne problemy, które są najczęściej natury kompensacyjnej, możemy wtórnej, tak możemy tak to nazwać. I warto tak naprawdę potem posługiwać się narzędziami testamentowymi, żeby sobie znaleźć, czy przypadkiem nie znajdziecie czegoś, co jest na to waszą dysfunkcją. Jeśli chodzi o staw ramienno-opadkowy, między innymi nasz mięsień nadgrzebieniowy, to bardzo często tą dysfunkcją nad nim jest właśnie problem z łopatką, z niestabilnością łopatki. To bardzo łatwo zobaczyć. Zobaczcie sobie na swoich pacjentów, swoich domowników, którzy tak naprawdę z tą łopatką mają duże problemy. I za chwilę powiemy sobie, dlaczego obszary, choćby takie łopatki są wyhamowane po teorii, którą tu masz przygotowaną dla nas, ale jeszcze wcześniej powiem może coś takiego, że my tutaj w kontekście czy wcześniejszego live'a, czy tego live'a, czy teraz bardzo często filmów na YouTube, które się pojawiają, czy większości szkoleń,
to posługujemy się, jak mówimy o badaniu, to mówimy o badaniu toniczności mięśniowej, tak? Czyli prawdziwego napięcia mięśniowego. Tylko że tutaj napięcie mięśniowe jest trochę mylnym określeniem, dlatego że ludzie wtedy myślą, że my badamy sobie po prostu siłę mięśni. Natomiast nie do końca tak jest. Jak byliście na studiach i mieliście choćby taką skalę Lovetta, czyli taką pięciopunktową skalę, żeby ocenić wydolność mięśni, to ona za bardzo nie sprawdza się wśród naszych pacjentów, dlatego że nasi pacjenci przede wszystkim by dostawali czwórkę i piątkę. Dlatego, że oni przychodzą w własnych siłach, przeciwstawili się siłę grawitacji, więc mają tu czwórkę albo piątkę, więc oni się kompletnie nie sprawdzają, ta skala się nie sprawdza. Ona się sprawdza w sytuacji, kiedy macie pacjenta. W ogóle jakby ta skala została zrobiona do troszkę czegoś innego. Dokładnie. Nie? Raczej nie do takiej oceny pacjentów stricte bólowych, ortopedycznych. Tak, tylko raczej ona jest, czy powinna być stosowana w jakichś problemach reumatycznych, może w neurologicznych, nie? Tam gdzie mamy jakąś faktycznie taką neurotraumatologię, nazwijmy to. Jakieś bardzo zaawansowane problemy takie z autoagresji, no to wtedy raczej tak. Ale to już jest taka, no powiedzmy, specyfika troszeczkę pracy, która nas zazwyczaj, przynajmniej nas w codzienności, nie dotyczy. Albo dotyczy w bardzo małej mierze, nie? Mhm. Dokładnie, dokładnie tak jest. Ale oczywiście te testy, które są wykorzystywane w skali Lovetta, to one są niezłe. Tylko tę skalę trzeba troszeczkę podtuningować. I tak właśnie dorobił dr Goodhart, który jest twórcą kinezologii stosowanej. I my też tak właśnie robimy, czyli sobie tuningujemy to w ten sposób, żeby na bardzo nie badać mięśni, tylko reakcję układu nerwowego, czyli jak napięciem prawidłowo zarządza mózg pod kątem bodźca, które wprowadzam, bodźca, który obciąża wrzeciątko nerwomięśniowe, czyli takie receptory odpowiedzialne za prawidłowe napięcie mięśniowe. I sprawdzamy sobie, tak, czy to napięcie jest wystarczające, czyli po prostu mięsień jest silny, ale da się go wyhamować, czyli prawidłowo działa tak zwany mechanizm hamowania recyprokalnego. Dlatego, że zobaczcie, jak macie prosty ruch, choćby takiego uniesienia ręki do góry, to żeby ten ruch był możliwy do wykonania, to wy potrzebujecie zaangażowania mięśni zginaczy, ale w tym samym czasie muszą prostowniki odpuścić. Czyli to jest mechanizm hamowania recyprokalnego, który my wykorzystujemy w badaniu. Żebyśmy się rozumieli, jakby mówiąc o badaniu, to my właśnie będziemy mówić sobie o atoniczności mięśniowej, która jest bardzo fajnym uzupełnieniem choćby takiego badania palpacyjnego, bo jak my badamy, i to będzie dla niektórych być może dziwne, jak my badamy manualnie pacjentów palpacyjnie, to my jesteśmy w stanie ocenić dwie rzeczy. Czy ten obszar jest ok, czy nie jest ok. Nie jesteśmy za bardzo w stanie ocenić, uwaga, to będzie dziwne, czy tam jest za dużo, czy za mało napięcia. My wiemy, że coś tam nie działa, że te obszary są niewydolne, że tam wrzeciątka nerwomięśniowe nie działają prawidłowo. To jest jedynie, co możemy w stanie ocenić palpacyjnie. Może oczywiście osoby, które mają więcej niż ja lat doświadczenia, bo z pacjentami pracuję około 8-9 lat, powiedzą coś innego. Ale rzeczywiście, jak już na przykład palpacyjnie zbadacie, że tam jest coś nie tak, to później można wykorzystać sobie takie testy toniczności mięśniowej, żeby ocenić, jak układ nerwowy tym obszarem zarządza. Dobra, zanim powiemy sobie jeszcze o wyhamowaniach mięśniowych, to kluczowe pytanie jest takie. Maciek, pytanie do ciebie, pytanie z 100 punktów. Dlaczego układ nerwowy wyhamowuje mięśnie? Dobra, generalnie właśnie dlatego, że cały nasz układ mięśniowo-szkieletowy możemy go jakby porównać do takiego pracownika. I my jakoś mamy taką tendencję, no generalnie zawsze tego się uczyliśmy, żeby oceniać, jak działają poszczególne mięśnie. I uczymy się zawsze tego, że mięśnie mają gdzieś swój przyczep początkowy, przyczep końcowy, one mają jakąś swoją wyizolowaną funkcję, ale tak naprawdę musimy wziąć pod uwagę to, że w naszym mózgu nie ma nigdzie reprezentacji korowej dla poszczególnych mięśni. Dla mózgu to jest abstrakcja, bo on posługuje się raczej ruchem, a nie tym, czy po prostu mięsień jest, czy go nie ma. Więc to mózg nadaje nam po prostu jakby tą możliwość wykonania danego ruchu. Więc jeśli chcemy sprawdzić, czy mamy możliwość wykonania czegoś, jakiejś powiedzmy akcji ruchowej, czy też nie, no to tak naprawdę musimy badać mózg, a nie mięsień. Przede wszystkim dlatego, że tak jak mówiłem wcześniej, mięsień nie działa nigdy też w izolacji.
tak naprawdę to jest zawsze jakiś program. Zobaczcie, że nie ma za bardzo możliwości takiej, żebyśmy sobie na życzenie włączyli jeden mięsień, wykorzystali go do wykonania jakiejś jednej konkretnej funkcji. Generalnie zawsze praktycznie działamy w życiu na kilku różnych płaszczyznach i aktywujemy tych grup mięśniowych całkiem sporo. Więc teraz, jeśli któryś z tych ruchów sprawia nam jakiś problem, czyli pojawia się ból, pojawia się w ogóle jakby zaburzenie samego tego programu ruchowego, jeżeli nie jesteśmy w stanie go wykonać dokładnie tak, jakbyśmy chcieli, to tak naprawdę winny tutaj zazwyczaj jest mózg. No chyba, że oczywiście mamy stricte zaburzenie, znaczy mózg, generalnie układ nerwowy, nie? Bo to nie jest tylko mózg. I w większości wypadków tak jest, że tak naprawdę nam doskwiera problem właśnie z zarządzaniem, jakby z komunikacją między centralnym układem nerwowym a naszym narządem ruchu, a nie stricte sam mięsień. Oczywiście mogą być takie sytuacje, bo możemy doznać jakiejś kontuzji, gdzie będziemy mieli duży obrzęk, jakieś zerwanie, naderwanie mięśnia i on wtedy definitywnie no, nie działa tak, jak powinien i raczej wtedy nie jest to wina naszego układu nerwowego. Mogą być też powiedzmy jakieś rzadkie choroby, powiedzmy tej płytki nerwowo-mięśniowej. Wtedy też jest to trochę inna sytuacja, ale tak naprawdę większość naszych pacjentów w codziennej praktyce gabinetowej, to pacjenci mogą do nas przyjść i powiedzmy odczuwają ból w jakimś konkretnym jednym miejscu, odczuwają zaburzenie funkcji, ale gdyby sprawdzić, czy u nich jakby te tkanki morfologicznie tam są zdrowe, to one raczej takie będą. No większość pacjentów, no niektórzy przychodzą tak naprawdę do terapeutów już z jakimiś problemami, nazwijmy to większymi, to okazuje się, że tam nie ma w badaniach jakichś rzeczy, na przykład nie przychodzą pacjenci z bólem odcinkowego, się okazuje, że ma jakąś tam przepuklinę, wypuklinę, ale na przykład lekarze mówią, że to nie jest adekwatne do problemów, które oni mają, to nie jest struktura, tak? Tam musi być zaburzenie jakieś inne. Tak, dla nas oczywiście takie sytuacje są, więc też umówmy się, że może tak być. Może być tak, że to nasz oczywiście problem krążkowy jest winny problemowi, ale raczej bym powiedział, że to nie jest większość sytuacji. Nie, myślę, to że jest zdecydowana mniejszość. Zdecydowana mniejszość tych problemów, bo też musimy pamiętać o tym, że skoro mięsień ma wykonać jakąś poszczególną funkcję, czyli jakby powiedzmy cała jednostka taka mięśniowo-powięziowa, no to ona też to robi na taką odgórną komendę. Nasze mięśnie są bardzo dobrze unerwione i to pod różnym kątem. Mamy bardzo dużo różnych receptorów i tak jak mówił Patryk wcześniej o na przykład wrzecionach nerwowo-mięśniowych, to jest jeden z receptorów, który można powiedzieć informuje nasz mózg o tym, gdzie aktualnie w przestrzeni znajduje się dana część ciała, dany mięsień, jakie jest napięcie akurat na konkretnym pęczku czy na konkretnych włóknach, gdzie znajduje się ten receptor. I też tych receptorów właśnie mamy bardzo dużo, dlatego że na każdy jeden gram mięśni będzie nam przypadało już przynajmniej kilka takich wrzecion nerwowo-mięśniowych, co jakby już w kontekście całego mięśnia stanowi całkiem sporą ich ilość, ale wrzeciony nerwowo-mięśniowe to nie jest wszystko, dlatego że w ogóle różne receptory będziemy dzielili sobie tutaj na takie, no powiedzmy na kilka grup. Dwie główne, ale powiedzmy to dwie główne, tak, dla uproszczenia dwie główne grupy. Dwie główne grupy, czyli mechanoreceptory i mechanoreceptory to są wszystkie te, które informują nasz centralny układ nerwowy właśnie o akcji, o mechanice, jak sama nazwa wskazuje, czyli o tym, czy odczuwamy, bo to przede wszystkim receptory mają za zadanie informować nasz mózg o tym, co się dzieje na obwodzie. Bo zobaczcie, on sam w sobie nie ma innej możliwości pozyskiwania informacji niż po prostu drogą nerwową, przez jakieś receptory. Więc informacja o wibracji, o czuciu temperatury, o tym, jakie mamy na właśnie napięcie, czy napięcie, odczuwamy jakiś delikatny dotyk, rozciągnięcie i tak dalej, to są informacje takie mechaniczne i je jakby pozyskujemy na drodze podrażniania poszczególnych mechanoreceptorów. No i tą drugą grupę będą stanowiły nocyceptory. Czyli możemy powiedzieć takie wolne zakończenia nerwowe przede wszystkim, które są też jakby specyficzne dla poszczególnych odczuć, więc one będą przenosiły informacje albo o takim ostrym bólu, albo
powiedzmy o bólu tępym w niektórych sytuacjach, albo czasami też o bardzo wysokiej albo niskiej temperaturze. Więc to raczej my staramy się w naszej praktyce zwracać uwagę na to, czy takie receptory też będą w prawidłowy sposób przekazywały informacje wyżej. Zakładamy, że one mogą być w jakiś sposób, powiedzmy, mechanicznie uszkodzone. Tutaj jakby nie ma też założonej jakby takiej jednej z góry teorii, która no, tak jakby na 100% by potwierdzała, dlaczego tak jest. Dlatego, że wiemy, że w ogóle sam proces jakby uświadamiania sobie niektórych odczuć jest dosyć złożony i nie jest on jakby tylko na... Nie można go sprowadzić tylko do tego, że mamy gdzieś tylko receptor i przy jego podrażnieniu od razu odczuwamy na przykład dolegliwości bólowe. Chociażby ból, bo my jako terapeuci przede wszystkim się na tym bólu skupiamy, no jest takim wielopoziomowo złożonym procesem, w który bierze udział zarówno jakby sam receptor, nerw, rdzeń kręgowy i dużo ośrodków podkorowych, które później oczywiście składają to w to w jedną całość, nadają jakiś sens w ogóle temu bólowi, dzięki temu my go w ogóle odczuwamy, no i ma on jakieś takie swoje specyficzne zabarwienie. Dlatego to jest bardzo, bardzo subiektywna sprawa. Tak, ale możemy też wykorzystać wiedzę taką topograficzną pod kątem receptorów samych, żeby wykorzystać to do tego, jak my tak naprawdę w terapii możemy znaleźć, co jest przyczyną ewentualnych podrażeń receptorowych, tak? Mhm. Dlatego, że jeśli chodzi o każdą dysfunkcję, tak jak było już wspominane, to jest tak, że my oczywiście, nie wiem, czy jest informacja, ile my mamy wszystkich receptorów w ciele. Nie, tak się chyba szacuje, że jest 20 kilka różnych rodzajów, ale z biegiem czasu się okazuje, że jest ich albo więcej, albo że receptory, które mamy, pełnią też inne funkcje niż wcześniej wiedzieliśmy, że pełnią. To są hipotezy, na przykład oglądacie, czytacie sobie książki dotyczące właśnie funkcjonowania receptorów, to może być, że w jednej książce na przykład macie receptory, powiedzmy, jakiś mechano, a nie wiem, Paciniego, który w jednej książce będzie zbierał informacje dotyczące kompresji, a w innej będzie preceptorem, a jeszcze w innej będzie odpowiadał za bodźce wibracji. Więc tak, to jest oczywiście wszystko niejasne, prawdopodobnie pełni wiele różnych funkcji. Ale my, znając taką topografię, choćby na jakiej głębokości takie receptory są, bo oczywiście jak podpalicie sobie, to na webinarze sobie bardziej odpalimy, a macie tak naprawdę informację, że bardzo powierzchownie mamy przede wszystkim mocno tutaj mocne zagęszczenie samych mechanoreceptorów, a dużo głębiej właśnie są wolne zakończenia nerwowe i nocyceptory, to my wiedząc, jakie możemy stymulować, możemy sprawdzić, gdzie te podrażnienie receptorowe jest większe i wykorzystać choćby bramkę bólową do tego, żeby, można powiedzieć, zagłuszyć trochę sygnał, które one tak naprawdę bombardują układ nerwowy. Dlatego, że my jak odczuwamy jakiś problem, czy to będzie problem natury bólowej, czy zaburzenie toniczności mięśniowej, czy to będzie problem na drodze takiej, powiedzmy jeszcze, związany z autonomicznego układu nerwowego, tak, gdzieś tam poczujemy nadwrażliwość, ciepło, zimno, mrowienie, różne rzeczy, to my wiemy, że jest jakiś obszar w ciele, który też, jak mamy tą piramidę, uwzględnia ten problem, z którym przychodzi do nas pacjent, ale wiemy, że jest jakiś problem w ciele, który po prostu bombarduje mózg nadmierną ilością bodźców i w efekcie mózg podejmuje decyzję, że gdzieś mamy zwiększony sygnał na przeciągach, na przykład nie wiem, w obrębie poszczególnych struktur mięśniowych, gdzieś mamy jakby tak, może inaczej, mamy bombardowanie z poziomu układu nerwowego, a w efekcie jakby reakcją jest na przykład obniżenie napięcia mięśniowego, co w efekcie powoduje, powiedzmy, zmniejszenie podrażnienia w danym obszarze. Weźmy sobie taką sytuację z życia wzięte, żebyście wiedzieli mniej co chodzi, ja bardzo lubię tłumaczyć na przykładach. Jak macie na przykład jakąś sytuację traumatyczną dla ciała, czyli na przykład choćby cięcie cesarskie, tak? Czyli wiemy, że ta operacja może dość mocno wpłynąć na nasze ciało, to jest tak, że mamy na tym cięciu receptory, które są cały czas podrażnione, choćby przez samo cięcie, w efekcie nasz mózg podejmie decyzję, żeby obniżyć sygnał mięśniowy z poziomu mięśni brzucha, co wpływa na mniejsze podrażnienie i bombardowanie mózgu właśnie z poziomu tego cięcia i tak zwanego trwonego ruchu ucieczki właśnie w obszarze brzucha. I się okazuje, że dopóki, i możemy to sprawdzić, tak? Możecie sobie zbadać mięśnie brzucha, czy są silne, czy nie, potem sprawdzić delikatną kompresję, czy są to mechanoreceptory, głęboką kompresję, czy są nocyceptory, dlatego że zmniejszycie bodźcowanie na poziomie bramki bólowej z danego obszaru i się okazuje, że
ten sygnał już nie jest tak intensywny i w efekcie mózg nie musi wyłączać mięśni brzucha i my to widzimy, bo wprowadziliśmy bodziec w danym obszarze i mamy od razu reakcję, więc tak możemy sobie to sprawdzać. I to jest bardzo ważne, nawet w kontekście tego problemu z kompleksem parkowym, dlatego że jak już znajdziecie sobie, zobaczycie na tą łopatkę i ona będzie okazuje się, że no nie tak ustawiona w przestrzeni, jak powinna być, bo mamy ją w rotacji wewnętrznej, jest jeszcze powiedzmy przestrzeń pomiędzy brzegiem środkowym łopatki a wyrostkami kołczystymi kręgosłupa jest większa niż po drugiej stronie, czy ta łopatka jest oddalona, a jeszcze jest pociągnięta do góry i do boku, co świadczy o tym na przykład, że mamy nadmiernie napięty dźwigacz łopatki, jest rotacja wewnętrzna, piersiowy mniejszy, bo jest pociągnięcie do boku i do dołu, ale przede wszystkim wiemy, że ta łopatka nie jest ściągana do kręgosłupa i do dołu, czyli są wyhamowane mięśnie na przykład równoległoboczne, czworoboczne, część dolna, a może i zębate przednie, bo przecież łopatka jest pociągnięta do góry, a nie do... Do góry, a nie do... Zębate przednie też może być wyhamowane, tak? Bo łopatka jest ustawiona do boku i do góry, a nie do boku i do dołu, co nam sugeruje o tym, że zębaty może być wyhamowane. No i macie wyhamowane te trzy struktury łopatki i możecie sobie tak naprawdę, jak już macie mięśnie, które w efekcie są wyhamowane i ten sygnał nerwowo-mięśniowy jest zmniejszony, to my możemy sprawdzić sobie dlaczego. Tak, czyli co spowodowało, że w konsekwencji mózg zmniejszył napięcie na danym obszarze. I możemy sobie szukać. Możemy szukać sobie na wiele sposobów, tak? W badaniu do domu mieliście sprawdzić sobie, co było w wpisie blogowym, mieliście sprawdzić sobie napięcie prawidłowe mięśnia nadgrzebieniowego, który bardzo często jest obszarem wyhamowanym i ocenić sobie, czy jak na przykład pacjent położył się na plecki, bo na przykład zwiększycie, można powiedzieć, że zwiększycie sobie kompresję łopaty do klatki piersiowej, co poprawi ewentualnie jej stabilizację i zobaczycie, mówicie, o, stabilizacja łopatki się poprawiła i mięsień nadgrzebieniowy też nam się poprawi, jego napięcie jest prawidłowe. I to jest super, bo już wiecie, że łopatka w tej naszej tutaj hierarchii, naszym trójkącie jest gdzieś ustawiona wyżej niż mięsień nadgrzebieniowy i staw ramienno-łopatkowy. Świetna sprawa. Teraz możemy sobie sprawdzić, czy jest coś jeszcze wyżej. I powiem wam, że z doświadczenia naszego gabinetowego, a trochę go mamy, wiemy, że jest tak, że głównym powodem problemu w obrębie łopatki, oczywiście mogą być tu urazy w obrębie klatki piersiowej, przyczepów mięśnia zębatego, upadków na klatkę piersiową i tak dalej, są przede wszystkim dysfunkcje w obszarze tułowia, w obszarze cylindra brzusznego, tak, przejścia piersiowo-lędźwiowego, lędźwiowo-krzyżowego i o tym sobie teraz powiemy. Czyli okazuje się, że wy wychodzicie z poziomu stawu ramienno-łopatkowego, po drodze jeździ z łopatka, ale jeszcze istotniejszy jest cylinder brzuszny, czyli możemy powiedzieć, że jest taka hierarchia trochę fundament, ściany, dach. Fundament to jest ten core, ta miedniczka. Oczywiście, żebyście mnie nie zrozumieli źle, to nic nie będzie o ćwiczeniu mięśni brzucha. Bo ludzie już myślą, że trzeba robić trening core stability. Nie. Dlatego, że jak macie mięsień wyhamowany, to jest szansa, że można go przetrenować ruchowo i to się dzieje. Jakby to się nie działo, to by często tak zwani trenerzy medyczni mieli efektów leczniczych, a tak, mają. Ale też powinniśmy myśleć o tym, że te struktury są wyhamowane zazwyczaj z jakiegoś powodu. Bo to można powiedzieć, że tak, bardzo częste porównanie jest takie, że mięśnie są po prostu pracownikami. A tak naprawdę to szef powiedział, że hej, macie pauza, tego nie robić. Macie tego nie robić. Teraz jest, ten dział nie pracuje. Ten dział nie pracuje, bo jest awaria maszyny. Tak. I koniec. Wszyscy ludzie do domu. HR dzisiaj ma wolne. A wy po prostu chcecie po prostu takiego randomowego pracownika zmusić do roboty. No nie, to mu szef musi powiedzieć, ej, Mirek, do roboty. No i Mirek wtedy bierze koniec się... Koniec kwarantanny. Zapierdzielaj. No i Mirek wtedy bierze się do roboty i robota jest wykonana. Więc my musimy uderzać od razu do szefa. I teraz tak, omówimy sobie pokrótce, to oczywiście będzie można przełożyć na każdy inny obszar ciała, czyli kluczowe wyhamowania z poziomu cylindra brzusznego. Może tak, może pomówmy sobie na początku o trwalnym odruchu ucieczki. Okej, no dobra, więc jest to... Może wiesz co, nie, może nie, może nie. Może na początku odruch ucieczki, bo ludzie mogą kojarzyć, o co chodzi, ale mogą też nie kojarzyć. No tak. Odruch ucieczki. No właśnie to chciałem powiedzieć. To. Okej, okay, tak. No to lecisz. Słuchajcie, bardzo prosty mechanizm, krótki taki odruch rdzeniowy tak naprawdę, czyli w ogóle jakby niezależny
od faktycznie naszego mózgu. Taki bardzo, powiedzmy, pierwotny, jeśli chodzi o nasz rozwój. Związane z tym, że jeśli mamy jakiś bodziec, który potencjalnie może nas uszkadzać, no to będziemy od razu od niego uciekać. Czyli najprostszy przykład, który jest chyba stosowany w absolutnie każdej książce do fizjologii, czyli przykładacie rękę do czegoś gorącego, do jakiegoś gorącego piecyka. Do piecyka czy do ostrego? Ja zawsze kojarzę fizjologia, igła. Może być igła, ale w niektórych książkach jest też na przykład świeczka, ogień, cokolwiek innego. Przykładacie sobie rękę do Możemy teraz do czegoś użyć lokowanie produktu, długopis projekt masaż największego producenta długopisu w Polsce. Tak. I teraz ja sobie zbliżam rękę, tutaj czuję, że zaczyna mnie kłuć, więc co teraz się musi wydarzyć? Jako że to jest bodziec drażniący i on będzie pobudzał właśnie nocyceptory, które znajdują się w mojej skórze, w powięzi, w tkankach od razu pod samą skórą, będzie dochodziło do zwiększenia tonusu i do aktywacji, do skurczu mięśni zginaczy ramienia i jednocześnie przecież musi dojść do wyhamowania niektórych innych struktur, czyli generalnie do prostowników, bo gdyby do tego nie doszło, no to moja ręka jakby zupełnie by się tutaj nie cofnęła. Więc może być tak, że za każdym razem, kiedy dotykamy do czegoś, co może nas jakby tutaj uszkodzić i się tego w ogóle nie spodziewamy, no to będziemy jakby odczuwali taki odruch, który jest, można powiedzieć, bezwarunkowy. Nie? Więc to jest jakby najprostsze wyjaśnienie. Ale są też sytuacje, gdzie taki odruch może ulec takiemu... brakuje mi teraz słowa. Przedłużeniu. Tak. Czasie. Bo to wiecie, powinno być tak. On się może utrwalić. To jest... Cyk. Od razu uciekacie i zapominacie o tym od razu, no nie? Tak. O, tutaj właśnie, tak jak Kamil napisał, klocek Lego pod stopę. To działa tak samo. Czyli może nam się utrwalić taki odruch ucieczki. I dlaczego akurat tak? Dlatego, że jeśli bodziec jest bardzo długi albo jest bardzo mocno nasilony, czyli zobaczcie, każda sytuacja, kiedy mamy jakiś duży uraz, to tutaj mówimy albo o bardzo dużym bodźcu, bardzo rozległym bodźcu, albo o tym, że jest przedłużony w czasie. Bo skręciłeś kostkę, jeszcze jak głupio biegałeś, no nie? Na przykład, ale tam występuje i tak, i to jest jeden z mechanizmów, który tam występuje. Wtedy dochodzi do sensytyzacji w obrębie rdzenia kręgowego i nam się taki odruch utrwala. Ale mamy też jakby inny zupełnie mechanizm, który może doprowadzić tak naprawdę do tego samego. Czyli zobaczcie, zazwyczaj jak dochodzi do jakiegoś urazu albo jakiegoś zabiegu chirurgicznego, no to uszkadzają nam się tkanki. Uszkadzają w sposób zupełnie fizyczny, nie? Czyli w takim miejscu powstaje stan zapalny. Jak mamy różne mediatory stanu zapalnego, w tym miejscu również dochodzi do zagęszczenia, do takiego nowotworzenia zakończeń nerwowych, które przenoszą informację bólową w tylnych rogach rdzenia. Czyli takich receptorów, powiedzmy, hipotetycznie, gdybyśmy mieli w jakimś tam centymetrze kwadratowym 5, to może się tam zrobić na przykład 15 albo 25. To już może nam zwiększać ilość sygnału, która będzie wchodziła do góry, ale czemu też ten sygnał miałby się tam pojawiać? No może się tak dziać na przykład dlatego, że na poziomie samej struktury też może pojawić się pewna zmiana. I tutaj możemy posłużyć się taką analogią. Jest trochę badań naukowych na ten temat, że urazy więzadłowe często są tak naprawdę raczej problemem neurologicznym niż zaburzeniem stricte strukturalnym. Dlatego, że raz mocno rozciągnięte więzadło będzie pobudzało tak dużą ilość receptorów, że może nam na stałe wyhamować jakiś jeden konkretny ruch. Dlatego na przykład ACL, poza tym, że pełni oczywiście jakąś funkcję stabilizacyjną, to zobaczcie, bardzo dużo osób bez tego ACL-a sobie radzi świetnie, ale czy on służy tylko do tego? On mocno, mocno zajmuje się tak naprawdę przekazywaniem informacji, czyli pełni taką rolę komunikacyjną. Coś, co jest jeszcze bardziej związane z taką naszą codzienną praktyką. Zobaczcie, że skręcony staw skokowy.
jak pytacie o pacjentów, albo może wy mieliście skręcony staw skokowy, to często jest tak, że on się nam w cudzysłów lubi skręcić wielokrotnie. Ale dlaczego? Tak? Czy to jest po prostu seria niefortunnych zdarzeń i ja za każdym razem sobie akurat coś takiego zrobiłem, co sprawiło, że ten staw skokowy mi się skręcił? No raczej nie. Jest tam już jakaś zakodowana informacja o tym, na takiej rozciągniętej torebce stawowej, że jakby te receptory mogą cały czas błędnie informować mózg o tym, że cały staw znajduje się w innym położeniu niż jest to w rzeczywistości. Czyli zaburza to naszą propriocepcję. I w tym momencie my, nie patrząc pod nogi, robiąc jakiś ruch, który generalnie mamy wyuczony. Zobaczcie, że często pacjenci nam zgłaszają coś takiego, że skręcili staw skokowy kiedy? Nie w trakcie, kiedy robili coś, co było takiego bardzo mocno zaplanowanego, że ten na przykład taki przypadek, który bardzo fajnie mi jakoś tam zapadł w głowę. Jedna z moich pacjentek, która trenuje wspinaczkę na ściance i to tak trenuje tego naprawdę sporo, skręciła staw skokowy nie na wspinaczce, tylko właściwie zaraz po skończonym treningu, kiedy już szła do domu chodnikiem. Nie? I takich sytuacji na pewno znacie dużo więcej i tak po prostu jest. Tak, że raz, że dochodzi troszeczkę zmęczenia, mniej uważamy i w tym momencie, nie patrząc pod nogi, nasz umysł jest przekonany o tym, że jest inne ułożenie, trafiamy na szyszkę, klocek Lego i skręcamy staw skokowy. Tutaj było, Laura się pytała, czy może być tak z głową kościoramiennej. Teoretycznie może być tak ze wszystkim. Oczywiście może być ze wszystkim. Powiedział o zaburzeniach percepcji, tak jedna sprawa. Natomiast to, co wy widzicie pod kątem działania mięśni, tego, czy, że ten mięśnie jest za duże albo za małe, to są wszystko reakcje obronne. I na przykład jak doznaliście konkretnego urazu w stawie skokowym, bo na przykład spadliście ze ścianki wspinaczkowej, co spowodowało podrażnienie receptorów wewnątrz stawie, bo one są wszędzie, to się okazało, że wasz mózg w tym momencie będzie działał tak, że on będzie zmniejszał napięcie mięśni przebiegających wzdłuż tego stawu, dlatego że ich prawdopodobne napięcie będzie dalej drażniło receptory, które są tam już i tak pobudzone, więc po co tak naprawdę on ma bombardować twój mózg? Oczywiście nasz układ nerwowy, nasz mózg nie lubi być bombardowany, dlatego że ciągłe bombardowanie mózgu z poziomu nadreceptorów w efekcie jest tak naprawdę zaburzeniem, a można powiedzieć, że jest neurodegeneracyjne, niszczy mózg, tak? Ciągły, długo trzymający się ból, przede wszystkim jak ktoś opisuje ból przewlekły powyżej 3 miesięcy, jest niekorzystny dla struktury mózgu. On też po prostu doprowadza do takich cech związanych z neuroplastycznością mózgu. Tutaj wcześniej bodajże Agnieszka właśnie napisała coś takiego, że to jest widoczne w MRI i faktycznie sporo jest takich dowodów naukowych na to, że u osób z chronicznym bólem zmienia się w ogóle fizycznie grubość kory mózgowej. Ona potrafi w niektórych obszarach po prostu się ścieńczać i jakby tej istoty szarej mamy tam coraz mniej. I to jest jakby jeden z takich markerów faktycznie bólu przewlekłego. Czyli to jest coś, co, no ból, co może nam jakby ten nasz układ nerwowy niszczyć. Dobra, więc słuchajcie, będziemy sobie lecieć dalej, bo tak naprawdę w tym momencie mówiliśmy sobie o tym utrwalonym odruchu ucieczki i myślę w kategorii, że tak naprawdę każdy uraz, to trzeba sprawdzić, to nie musi być każdy, ale zdecydowana większość urazów i niemalże każda operacja będzie właśnie wpływała na taki utrwalony odruch ucieczki. Więc myślę sobie w tych kategoriach. Macie pacjenta na przykład z, powiedzmy, operacją wycięcia wyrostka robaczkowego, to wyobraźcie sobie, co wydarzy się, kiedy ktoś coś ostrego przyłożyłby wam do prawej strony podbrzusza, a prawdopodobnie chcielibyście uciec trochę, tak? Czyli chcielibyście zabrać te mięśnie, ucieklibyście od razu do skłonu bocznego w lewą stronę, żeby po prostu nie narazić się na podrażenie w tym obszarze. I się okazuje, że tak samo się dzieje, czyli nasz mózg, można powiedzieć, że zmniejszy napięcie struktur mięśni brzucha po prawej stronie i jak zbadacie sobie pacjentów, którzy nie robili nic z tym i na przykład mieli wycięty ten wyrostek, to zobaczycie sobie, że oni będą mieli wyhamowany mięsień brzucha często po prawej stronie albo po lewej. Tylko, że nie powiedziałem jednej rzeczy, tutaj nawet mamy zapisaną dzisiaj, żeby nie było tak chaotycznie listę, nie powiedziałem jednej rzeczy, zapomniałem o tym, że bardzo ważne jest to, nie wiem, czy będziecie jakby wiedzieć, o co chodzi, natomiast jeżeli nie, to znowu asocjuję do filmu na YouTubie dotyczącym toniczności mięśniowej. Wydaje mi się, że tam o tym mówiłem, że bardzo ważną rzeczą, zanim zaczniecie sobie badać pacjentów pod kostem toniczności mięśniowej, sprawdzenie, czy pacjenci nie są w tak zwanej globalnej albo
czy globalnej hipertonii albo hipotonii, czyli że jest jakieś miejsce w ich ciele, które bombarduje, można powiedzieć, układ nerwowy, bombarduje mózg i on w efekcie zmniejsza napięcie wszystkich mięśni w ciele, wszystkich struktur mięśniowych. I to można sprawdzić w ten sposób, że badacie sobie jeden, drugi, trzeci, czwarty mięsień niezwiązany kompletnie z sobą, takie powiedzmy randomowe struktury i się okazuje, że wszystko jest niewydolne, wszystko jest wyhamowane, czyli wy zwiększacie napięcie mięśniowe, a napięcie mięśniowe pacjenta nie zwiększa się i widzimy, że po prostu jakby można powiedzieć, że rdzeń kręgowy, czy nerwowo-mięśniowe nie nadążają za bodźcem, który wprowadzacie. A może być też sytuacja odwrotna, że to napięcie może być za dużo, czyli mózg podjął decyzję, że z jakiegoś powodu to napięcie jest nam potrzebne, bo wszystko, pamiętacie, co widzicie pod kątem reakcji, to jest takim mechanizmem obronnym. Nasz mózg raczej działa na korzyść dla nas. Wolałby na pewno. I te reakcje są czasami niezłe, czasami trochę z rozmachem, czasami nie są adekwatne do bodźca wprowadzonego, bo naprawdę, słuchajcie, nieraz mi się zdarzyło mieć pacjenta z bardzo dużymi problemami, które zaczęły się od jakiegoś pierdolowatego urazu, naprawdę pierdolowatego urazu i po prostu z tym obszarem i mamy po prostu eurekę, tylko że czasami ciężko było to poza sobą na dzień dobry powiązać. Więc to jest bardzo ważne, żeby się sprawdzili. I też ważne jest, bo jest jakby taka korelacja często, nie możemy powiedzieć, że to jest taka przyczynowość, skutkowość, że pacjenci, którzy mają ten układ nerwowy trochę mniej wydolny. My na przykład sprawdzamy to pod kątem badania zadaniowości pacjentów, czyli jak dużo zadań ich układ nerwowy powinien wykonać jednocześnie. To są proste zadania, tak? Czyli trzymaj rękę, lit, trzymaj ten mięsień, trzymaj ten mięsień, ten, czyli tam wykonujemy kilka rzeczy i jeżeli ta zadaniowość jest na poziomie no przynajmniej czterech, to jest nieźle, tak? Teoretycznie gdzieś tam czytałem, znalazłem informację, słyszałem od różnych terapeutów, że żeby czuć się dobrze i mieć duże możliwości regeneracyjne naszego ciała, to ta zadaniowość powinna być na poziomie 5-6. 6 już się ciężko bada, 5 da się. Wtedy wiadomo, że jest rakieta. Jest nieźle, tak? Tak byśmy chcieli takich pacjentów bardziej tuningować, a nie po prostu leczyć ich z bólów przewlekłych. Raczej w tym kategoriach, bo najczęściej pacjenci są jedno, czasami zero, czasami dwu może, ale ja raczej wychodzę z poziomu, że są nisko zadaniowi, więc to warto. Pojawiły się takie pytania na przykład, czy podobna zasada tyczy przewlekłego bólu w odcinku lędźwiowym przy przepuklinie krążka? Generalnie tyczy to każdego rodzaju bólu pochodzenia receptorowego. A takie problemy są najczęściej? Tak, to jest większość. Wiemy, że jakby jeśli chodzi o jakieś problemy obwodowe, no to pozareceptorowymi mamy tylko jeszcze jakby ten ból pochodzenia pozareceptorowego, czyli uszkodzenie stricte samej tkanki nerwowej. To są bardzo takie upierdliwe bóle neuralgiczne i jakby tego w to nie wliczamy. Jeśli chodzi o odcinek lędźwiowy, przepuklinę krążka, to znowu, to byłby temat na zupełnie co innego, ale właśnie musimy pamiętać o tym, że tak, to może być znowu analogiczna sytuacja, bo trzeba sobie zadać pytanie, czy może tak być, że przepuklina była, zabolało, później nie wiadomo, czy przepuklina jest, a boli dalej. Nie? Więc oczywiście tak, jak najbardziej, bo ból chroniczny często na tym polega, że nie ma już bodźca uszkodzającego, a mimo wszystko no problem jakby bólowy i funkcjonalny zostaje. I to jest to, o czym mówimy w sumie od samego początku. Tylko na przykład problem jest taki, że te przepukliny, jak myślimy o osobach typu, nie wiem, 40 plus, a nawet wcześniej, no to praktycznie wszyscy mają. To jest pierwsza sprawa. A druga sprawa jest taka, że nikt nie badał tego pacjenta, czy on nie ma tego bólu przed przepukliną ewentualną. Tak. I nikt tego nie wie. Po prostu ludzie próbują połączyć to, specjaliści próbują połączyć to, lekarze próbują jakoś to zebrać do kupy, bo nie znają innych zależności. Że pacjent ma dolegliwości bólowe, oni zrobią rezonans magnetyczny, o jest przepuklina, to ona musi być winna, dlatego że nawet ten ból jest powiedzmy po tej samej stronie i ma charakter promieniujący do dołu, to musi być ewentualnie kompresja tego korzenia nerwowego, który jest na poziomie tej przepukliny. Nie musi tak być. Trzeba w ogóle zmienić całe myślenie, dlatego że dużo ważniejsze jest to, żebyście zastanowili się, okej, mamy przepuklinę krążka międzykręgowego, czyli prawdopodobnie mamy jakieś zaburzenie dysbalansu mięśniowego w obszarze tułowia, tak? Większość problemów, które mamy, czy to barku, tułowia, gdziekolwiek, możecie wstawić teraz dowolną sytuację, to są zaburzenia dysbalansu mięśniowego, mięśniowo-powięziowego, mówiąc fachowo. I teraz tak, pytanie, dlaczego ten dysbalans jest? Załóżmy sytuację, macie wyhamowane mięśnie brzucha, niech macie tego pacjenta po tym wyciętym wyrostku, tak? Dobrze mówię, wyrostku wcześniej mówiłem, o wyrostku, wycięty wyrostek i pacjent ma wyhamowane mięśnie brzucha i teraz jest tak, jeżeli pacjent ma wyhamowane mięśnie brzucha, to na pewno będzie jakaś struktura, która będzie to kompensowała, czyli niewydolne mięśnie brzucha będą kompensowane na przykład przez lędźwiowy większy po tej samej stronie,
co w efekcie może spowodować, że pacjent będzie miał kręgosłup lędźwiowy kompresowany przez największy kompresor w naszym ciele, czyli mięsień lędźwiowy, co w efekcie spowoduje, że będziemy mieli dehydratację krążka międzykrągowego, co w efekcie spowoduje, że pacjenci będą mieli wypuklinę, a w konsekwencji przepuklinę. Więc bardziej myślcie w tych kategoriach, a nie odwrotnie. Jest dużo prościej i będziecie mogli pacjentom pomóc dużo szybciej i dużo efektywniej i będziecie mogli ich zbadać. Więc to jest kluczowe. Mówiliśmy w tym razie o tym utrwalonym odruchu ucieczki, ale oczywiście są inne rzeczy, tak? Nie myślcie tylko też w kategoriach, że jak macie wyhamowane mięsień brzucha albo wyhamowane mięsień łopatki, to musi być jakiś uraz nad tymi mięśniami. Dlatego, że czasami może to pójść po całej taśmie mięśniopowięziowej. Jak na przykład, załóżmy, Maciek dostałby ode mnie czymś ostrym w obrębie głowy, to by chciał tą głowę zabrać, więc na początku wyhamowałby mięśnie prawdopodobnie szyi, tak? Mhm. Ale później on będzie, jeżeli ten bodziec będzie bardzo silny, to on zabierze głowę, ale też wyhamuje mu to mięśnie brzucha. Później w konsekwencji nawet może mu to wyhamować mięśnie zginacze bioder i się okazuje, że pacjent przychodzi z problemami kolana, a tak naprawdę problem jest na poziomie tej samej taśmy, ale w obrębie głowy. Czyli uraz w obrębie głowy, a tak naprawdę skutek wyhamowane mięśnie proste uda. W konsekwencji jakiś mięsień musi to kompensować. Kompensuje to na przykład głowa boczna czworogłowego, czyli obszerne boczne, bo też jest prostowitkiem stawu kolanowego, albo na pierwsze powiększenie szerokie i przychodzi pacjent i w konsekwencji ma boczne przyparcie rzepki, a uraz był w głowę. Fajne powiązanie. Może tak być. Może. Są tacy pacjenci. Jak macie jakieś fajne pytania, to wrzucajcie. My chcemy przeprosić trochę osoby, które są na Instagramie. Tak jak ktoś sobie śmieszkuje z legendarnej powięzi odpowiedzialnej za wszystko. No bo ona jest w trakcie. Tak, ona jest najbardziej winna temu, że tam jest. Ona jest związana. Pamiętajcie o tym, że w powięzi też jest trochę receptorów zanurzonych. Oczywiście, że tak. Bym powiedział, że nawet pewnie miliony, tudzież nie miliardy w naszym ciele. Bardzo dużo tego jest. Sporo. Więc pracując z nią, to nie jest tak, że pewnie dużo osób się obrazi na to, ale to nie jest tak, że mamy jakieś wybitne możliwości pracy ze strukturą jako terapeuci. Mało, ta struktura się praktycznie nie zmienia. Możecie pracować, a pacjenci robią MRI, USG i tak dalej, się okazuje, że po waszej terapii nic się za bardzo nie zmieniło, więc my mamy bardziej wpływ na funkcję, na pracę układu nerwowo-mięśniowego, niż na jakieś zmiany strukturalne. Mówiąc o cylindrze brzusznym, Maciek, to będzie temat dla ciebie. Mówiąc o cylindrze brzusznym, masz jakieś fajne pytanie? Jakie pytanie? Właśnie nie widzę pytania. Nie, no nie masz jakieś fajne, bo patrzyłem, czy masz. Dobra, mówiąc, ja może zrobię tak. Mówiąc o cylindrze brzusznym, okay, musimy powiedzieć o dysfunkcjach narządowych. Ach, dobra. Dlatego, okay, że to jest znowu reakcja obronna, tak? Reakcja obronna, czyli to, co będzie widzieć na poziomie mięśni, że one są niewydolne, to będzie związane z narządami, które są w tym cylindrze. No generalnie obserwujemy coś takiego jak mięśnie powiązane z konkretnymi narządami wewnętrznymi. Tak samo jak znamy po prostu takie mapy, chociażby strefy Heda. I to też nie jest właściwie nic nowego, że często pacjenci mogą odczuwać chociażby ból i dysfunkcję barku po jednej stronie, kiedy mają problemy z samą wątrobą, albo oczywiście po drugiej stronie, jeśli są problemy z żołądkiem, z czasami zaśledzioną, mogą być problemy typu właśnie wyhamowanie chociażby mięśni brzucha, jest zupełnie klasyczne chyba przy absolutnie wszystkich problemach jelitowych, których obecnie jest bardzo dużo, więc znowu mówimy tutaj o tej przedniej taśmie i właściwie o całym cylindrze, który jest jakby tą podstawą budowania jakby tego fundamentu dla ruchu całego barku. Więc to też jest dla nas całkiem spore pole do popisu, do tego, żeby pytać pacjentów o to, czy mają jakiekolwiek problemy z tym cylindrem brzusznym, z tym, że właśnie o to też trzeba troszeczkę umieć zapytać, bo dużo osób jakby albo w ogóle tego nieświadomych z jakichś powodów, albo też im nie może tak naprawdę im nic nie mówić to, czy mają problemy w obrębie cylindra brzusznego, bo czasami nawet nam terapeutom to nic nie mówi, czyli problemy typu właśnie wzdęcia, zaparcia, refluks żołądkowo-przełykowy, jakieś problemy bólowe w ogóle samego brzucha,
Mogą to być nawracające biegunki, jakieś nawracające infekcje pęcherza. Mogą być inne choroby współistniejące dotyczące w ogóle wszystkich narządów wewnętrznych. Może nawracające infekcje też płuc albo jakieś zaburzenia pracy serca. Więc to wszystko też będzie miało swoje mocne odbicie w funkcjonowaniu również takim mięśniowo-powięziowym jakby reszty naszego ciała i bardzo dużo tych problemów właśnie odbija się na samym tym akurat cylindrze brzusznym, nie? Więc tutaj też można dodatkowo pacjentów na przykład pytać o to, czy pojawiają się jakieś problemy po niektórych posiłkach, albo czy celowo unikają jakichś konkretnych grup produktów, po których czują się gorzej. To też zresztą po prostu widać, kiedy ktoś zdejmuje koszulkę, kładzie nam się na leżankę i po prostu definitywnie widać, że ma wzdęty brzuch, może pojawiają się jakieś takie inne zaburzenia segmentarne, typu na przykład zwiększona albo zmniejszona potliwość w niektórych miejscach, jakieś dodatkowe znamiona, o które też generalnie tutaj warto zapytać. Różnego rodzaju wysypki, nie? To też mogą być, czy w ogóle problemy z cerą, to też mogą być problemy, które się jakby manifestują gdzie indziej w ciele, a swoje źródło mogą mieć definitywnie w narządach wewnętrznych. A wiecie, podsumowując tutaj to, co Maciek mówi, no to ciężko mieć na przykład wydolne mięśnie brzucha, jak macie po prostu, na przykład, nie wiem, problem z jelitami cały czas, macie, nie wiem, zespół jelita drażliwego, co jest taką chorobą, nie chorobą. To jest jakby taki bardziej zbiór objawów niż jakby choroba stricte sama w sobie. Ale macie taki, powiedzmy, problem z jelitem i się okazuje, że no niestety mięśnie brzucha są bardzo mocno powiązane, więc w efekcie nasz układ nerwowy będzie wyhamowywał te mięśnie, co jest normalnie logiczne i jest to znowu taka reakcja obronna, którą widzimy na poziomie brzucha i warto się o to pytać. Niestety dużo terapeutów tego nie robi. Tutaj Milena zapytała, czy rekonstrukcja ACL w lewej kończynie tam może być przyczyną jakby takiego bólu kręgosłupów, nie będę czytał całego. I słuchajcie, akcja jest taka, że wszystko może być, tylko trzeba po prostu umieć to sprawdzić. I to też nie jest takie, wiecie, gdybanie. To jest kluczowe, bo my bardzo nie lubimy zgadywania. Tak naprawdę, no ja w swojej pracy już miałam takie ładne kwiatki dotyczące właśnie, nie wiem, problemy ze stopą, a przewlekłe bóle głowy, czy bóle różnych części ciała, a było to no, jakiś po prostu uraz, operacja. Na pewno jeżeli dalej masz jakieś problemy z natury, powiedzmy, podrażnienia receptorowego, bo na przykład czujesz na bliźnie artroskopowej jakby przeczulicę, niedoczulicę, masz jakieś zaburzenie czucia, to na pewno wpływa to negatywnie na układ nerwowy. Wiemy, że wtedy jest to jakieś podrażnienie receptorowe i tak naprawdę musi to się przekładać na zaburzenia ruchomości, motoryki i tak dalej. Więc to jest pewnik, tak? A czy to wpływa u ciebie na kręgosłup? Nie. A tutaj Milena dla ciebie do przesłuchania wcześniej problem z kręgosłupem. Nie wiem, czy słuchałaś w takim razie. I tam, wiecie co, jakbyśmy wam nie odpowiedzieli na pytania, bo ich rzeczywiście trochę się robi, to my postaramy się na nie tak odpisać dzisiaj, jutro. Jeśli była taka sytuacja, że nie odpowiedzieliśmy tym live'em na to, no to podpiszemy. Jak odpowiedzieliśmy live'em, to napiszemy, przesłuchaj jeszcze raz. I tak to będzie wyglądało. Albo wbijajcie na webinar. Tam jeszcze link wam tutaj wysłaliśmy w komentarzu jest, ale możecie sobie teraz też zerknąć na chwilkę, jak to wygląda i warto się na niego zapisać. Jeśli chodzi o inne problemy, tak naprawdę, bo tutaj pada słowo kręgosłup, dla nas bardzo ważne jest to, jak badamy sobie mięśnie i się okazuje, że macie niewydolne mięśnie brzucha po obu stronach albo macie niewydolne mięśnie zębate przednie po obu stronach. To bardzo często jest informacja, że dysfunkcyjny jest narząd, z którym związane są dane struktury mięśniowe albo poziom kręgosłupa, bardzo często z poziomu unerwienia. Czyli jak macie wyhamowane mięśnie brzucha, to myślimy w kategoriach, ok, jest jakiś problem kręgosłupowy, lędźwiowy, może przejście piersiowo-lędźwiowe, może tamten obszar, górne segmenty lędźwiowe. Jak macie wyhamowane oczywiście mięśnie zębate, to myślicie w kategoriach kręgosłup piersiowy, tak? I tak dalej, więc szukamy sobie na poziomie unerwienia i to się bardzo często zdarza, więc dla mnie jest taki wyznacznik, sobie badam pod kątem toniczności mięśniowej dany obszar, to sobie sprawdzam, czy on jest obustronnie wyhamowany, znaczy może tak, nie wyhamowany, obustronnie dysfunkcyjny, bo może być tak, że po jednej stronie jest wyhamowany, a po drugiej stronie jest hipertoniczny, no to też jest dysfunkcja po obu stronach. I wtedy sobie sprawdzam, choćby
palpacją, no że nie palpacją, tylko kompresją powierzchowną. Czy to jest z poziomu mechanoreceptorów, czy z poziomu receptorów kompresją głęboką, żeby tutaj wpłynąć na bramkę bólową. A tak to wygląda. Czy coś tu jeszcze mamy? I jeszcze, słuchajcie, nasza taka sugestia jest, jeżeli patrzycie pod kątem problemów tułowia, problemów ciała tak naprawdę, to ja nie wiem dlaczego fizjoterapeuci pracują bardzo mało z poziomem głowy. Bardzo mało. Z poziomem głowy, w poziom głowy to wchodzi tak, uwaga, u większości fizjoterapeutów, stawy skroniowo-brzuchowe, czyli gdzieś tam grzebanie w obrębie. Chociaż to nadal dla większości osób mam wrażenie jest czarna magia. Jeszcze żwacze, no to tam fajnie, skroniowe tak, ale już gdzieś tam wnętrze jamy ustnej przez praca ze skrzydłowym przyśrodkowym, no bocznym to tak trochę jest wyimaginowane, albo gdzieś tam z mięśniami nadmiękowymi, no to raczej mało osób to robi niestety. Czy ewentualnie praca z czepcem, no to jeszcze zdarza się, może trochę z czołowym, może ewentualnie z brzuszcami potylicznymi, a oczywiście z przejściem podpotyliczną to klasyka, pracują ludzie, ale żeby pracować gdzieś tam stricte na kości, na szwach czaszki, nie, na oczodole, na w ogóle szczęce, języku. Na szwie podniebiennym, na języku, w ogóle jak, po co tak naprawdę? Okazuje się, że słuchajcie, jeśli chodzi o podrażnienie receptorowe, to kluczowe są miejsca, gdzie te zagęszczenie receptorowe jest najwięcej. Dlatego na przykład praca w obszarze przejścia potyliczno-szyjnego daje często takie fajne efekty, bo tam, załóżmy już nawet proste porównanie, takich wrzecionek nerwomięśniowych macie 220 na centymetr kwadratowy, dobrze pamiętam? Jeszcze raz. Wrzecionek nerwomięśniowych na mięśniach podpotylicznych 220 na centymetr kwadratowy? Centymetr sześcienny bardziej. Ponad 200, nie pamiętam, na pewno ponad 200. Jest naprawdę sporo. To jest chyba najgęściej unerwione pod tym kątem obszar naszego ciała. No nie będziemy mówić dlaczego, bo to jest jakby historia znowu na inny live, ale dla porównania na przykład na obszarze mięśnia pośladkowego wielkiego macie 0,7 wrzecionka na centymetr sześcienny, więc olbrzymia różnica, ponad 300 razy więcej, więc fajnie byłoby, żebyście sprawdzali, jak już będziecie wiedzieć, na webinarze postaramy wam się trochę to przekazać, szukać tego pod kątem właśnie choćby samych tutaj bramki bólowej, szukać sobie tych miejsc, to możecie wtedy sobie znaleźć i się okazuje, że bardzo fajne powiązania znajdziecie. Znajdziecie na przykład, mamy dalej myślenie w kontekście tej piramidy, znajdziecie gdzieś tam staw ramienno-łopatkowy i dysfunkcję mięśnia nadgrzebieniowego, tudzież innych mięśni stożkorotatorów. Znajdziecie, że nad tym jest łopatka, bo są wyhamowane inne struktury łopatki. Jak dociśniecie łopatkę, to się okazuje, że bark zaczyna działać, a no łopatka nie działa. Jak poprawicie kompresję w obrębie tułowia poprzez pozycję leżenia, albo prosicie pacjenta o delikatne napięcie mięśni brzucha, albo wy mu zwiększycie kompresję w obrębie głowy, co spowoduje poprawę percepcji i stabilizację w obrębie całego tułowia, to się okazuje, że kurde, bark zaczął działać, ale łopatka też zaczęła działać. I się okazuje, że znajdziecie dysfunkcję w obrębie cylindra brzusznego, czyli to brzuch, wina brzucha, tak? Wszystko wina brzucha. I się okaże, że okej, brzuch jest dysfunkcyjny, ale poprzez uraz poziomu głowy, co się zdarza niesamowicie często. I macie fajną sprawę. Powrócicie z pacjentami z głową, a pacjentowi poprawi się w barku. I to nie jest bezpośrednie połączenie bark-głowa, tylko bark-łopatka, tułów-głowa. I ta głowa jest bardzo wysoko. Tylko bardzo ważna sprawa jest jeszcze, żebyście starali się nie szukać jednej przyczyny problemów. Wasi pacjenci, którzy do was przychodzą, to tych trójkątów dysfunkcyjnych, to mają dziesiątki. No może nie, może może dziesiątki, może setki. Różnie, nie? Ale dużo. To nie jest tak, że znajdziecie, popracujecie na głowie i ściągnęliście wszystkie problemy z pacjenta. Wyleczyliście go. To się już nie nazywa fizjoterapia ani neuroterapia, to się nazywa uzdrawianie. To my nie z uzdrawianiem. To jeszcze nie ten poziom. To nie ten poziom, musimy pogadać sobie za jakieś kilkanaście, może kilkadziesiąt lat. I tak to... Ale podejrzewam, że chyba nigdy, bo to jest nie do oszukania. Nie. Słuchajcie, to byłoby chyba tyle, co mieliśmy wam do przekazania dzisiaj w tym krótkim live'ie. Pytanie moje jest takie, czy wam się takie zagadnienia podobają? Bo to nie jest klasyczna fizjoterapia, co tutaj mówimy. Nie. Tego nie spotkacie za bardzo na uczelni. Znaczy są osoby, które gdzieś tam próbują taką wiedzę przemycać, więc dajcie nam znać, najlepiej teraz, żeby nas zmotywować. Łapka w górę, serduszko, jak wam się podobało i chcielibyście takie informacje dostawać, a widzę, że chyba tak. Uhuhu. Chcielibyście dostawać, więc super i w tym temacie będziemy podążać na pewno.
Projekt Masaż Tak Podąża, zarówno pod kątem pracy z pacjentami, jak i szkoleń, jak i, jak widzę, online-owego świata też podąża w tym kierunku, więc bardzo fajnie się składa. Przegrzebmy sobie w takim razie tutaj coś, co się wydarzyło. Natknęło ci jakieś fajne pytanie. Ja Instagrama trochę przepraszamy, wiecie, okay. Bo my teraz mówimy bardziej na Facebooku, dlatego że na Facebooku ta relacja będzie. Ona będzie długo i możecie sobie do niej wrócić. A tutaj będzie 24 godziny. A tu będzie 24 godziny, więc tak Instagram jest tak trochę przy okazji, a na Facebooku też jest dużo więcej osób, tak? Bo my na Facebooku, o słuchajcie, w ogóle jaka akcja. A jak macie Instagrama, a jesteście na Facebooku, to weźcie kurde nam tego, bo my tak Instagrama traktujemy trochę po macoszemu, bo się okazuje, że na Facebooku mamy 31 tysięcy ludzi i naprawdę duża część zaangażowanych, naprawdę duża część, a na Instagramie mamy 7. To jest dysproporcja strasznie duża, więc jak znacie nas tylko z Facebooka, to pamiętajcie, że z Instagrama też nas możecie poznać i mamy taki plan, żeby tam dobić do 10, bo tam są fajne funkcje. Będziemy wam fajne rzeczy robić na Instagramie i odsyłać was do fajnych zagadnień, ale to musi mieć dyszkę, żeby to robić. Więc pewnie niedługo, bo kwarantanna sprzyja temu wszystkiemu. Tu jeszcze było takie... O, widzę, wam, rzeczywiście wam się podoba. No to nam się też. Mam nadzieję, że ta część była dużo bardziej merytoryczna niż pierwsza. Była. Na pewno. Była. Padło dużo fajnych rzeczy, ale słuchajcie, na webinarze to już w ogóle będzie. Postaramy się to do kupy fajnie zebrać, ale też rzucimy wam zdjęcia i preskę, żebyście mogli sobie przerzucić później takie badanie, kilka fajnych rzeczy, może gdzieś tam popłyniemy sobie bardziej trochę z głową, jakie rzeczy można gdzieś tam porobić, więc dalej będzie w kontekście barku, ale oczywiście w takim ujęciu, nazwijmy to ładnie mówiąc, holistycznym. Troszeczkę poruszamy sobie triadę zdrowia i może jakieś poziomy, z jakich poziomów strukturalnych, chemicznych, emocjonalnych może być ten problem barku. Dobra, to było tyle. Fajnie się gadało. Mam nadzieję, że wszystko było ok, obraz, dźwięki i tak dalej. Na pewno technicznie jeszcze się podszkolimy pod kątem tych live'ów, bo już jest ewidentny progres w stosunku do pierwszego, a już później będzie jeszcze lepiej. Także trzymajcie się w tej kwarantannie cieplutko, a my widzimy się na, ja wam to jeszcze zostawiam na koniec, widzimy się na webinarze w następny czwartek, godzina 20, nie spóźnimy się, bądźcie, wpiszcie się na listę i działamy ostro. Bądźcie też dlatego, że coś dla was przygotowaliśmy, konkretnego, czadowego, więc będzie super. Do zobaczenia. Trzymajcie się ciepło. Ciao. Hejka.